Operator TVP Gdańsk pobity przed domem Ryszarda K. Gdynia. Operator TVP Gdańsk pobity przed domem Ryszarda K. Operator kamery TVP Gdańsk został zaatakowany w Gdyni przed domem zatrzymanego w czwartek 15 października przez CBA Ryszarda K. Według TVP Info operatora zaatakował synka. Operator po uderzeniu upadł i został kopnięty, ma rozbitą głowę, opowiada Małgorzata Rakowiec z TVP Gdańsk. Na miejsce pojechała policja. Do zdarzenia doszło ok. godzina 20. Od godzina 15 na Kamiennej Górze w Gdyni przed domem Ryszarda K. było kilkunastu dziennikarzy z różnych ogólnopolskich mediów. Przeszukanie CBA w domu biznesmena trwało kilka godzin. O godzina 19.15 agenci wyprowadzili z domu Ryszarda K. i zawieźli do prokuratury. Dziennikarze powoli zaczęli odjeżdżać spod domu biznesmena. Okej. Godzina 20.35 letniego operatora kamery TVP Gdańsk zaatakował, jak podaje TVP Info, syn Ryszarda K. Uderzył go w twarz i kopnął. Operator ma obrażenia głowy. Jeśli już skończyliście, to wypad, miał powiedzieć mężczyzna. Operator po uderzeniu upadł i został kopnięty. Ma rozbitą głowę. Wezwaliśmy policję. Nasz operator jest na miejscu opatrywany przez lekarzy pogotowia. Ma trafić na badania do szpitala, opowiada dziennikarka TVP Gdańsk Małgorzata Rakowiec. Oficer prasowa KMP w Gdyni Jolanta Grunert potwierdziła PAP tylko, że na Kamiennej Górze doszło do zdarzenia, a na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalają okoliczności. Na razie nie możemy podać bliższych szczegółów, zaznaczyła. Głos szefa wiadomości do sprawy odniósł się szef wiadomości TVP Jarosław Olechowski na Twitterze. Dzisiaj w Gdyni operator TVP, wykonujący obowiązki służbowe, został zaatakowany i dotkliwie pobity. Nie ma zgody na przemoc. Wolność słowa to fundament demokracji. Liczę, że sprawca zostanie surowo ukarany, napisał. Zatrzymanie Ryszarda K. i Romana Giertycha. Biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w związku ze sprawą wyprowadzenia ok. 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej, podała w czwartek prokuratura. Rzecznik prokuratury regionalnej w Poznaniu prokurator Anna Marszałek poinformowała, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na polecenie prokuratury grupę osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy ze spółki. Wśród nich są byli członkowie zarządu firmy.